Cześć, jestem Klaudia kanał No i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Hydroliza skrobi zachodzi zgodnie z równaniem. OMC, ile gramów glukozy otrzymano, jeżeli hydrolizie podano 1 kg skrobi. Czyli jedyną daną, jaką mamy, to jest to, że tego mamy 1 kg. Mamy się doliczyć, ile gramów glukozy, czyli tego. Zatem to od razu robimy na 1000 Gramów. Będziemy tutaj posiłkować się masą molową, ale nie będziemy pisać tego w gramach na mol, tylko w gramach. Zatem mamy tu n razy masa molowa 162 gramy skrobi, i z tego nam powstaje n razy 180 gramów. Jeżeli my mamy 1000 gramów, to ile nam tutaj powstanie tej glukozy? No i robimy na krzyż. Czyli to, co jest po skosie do X, ląduje w mianowniku, to, co jest po drugim skosie, zapiszemy wszystko z liczniku w mnożeniu. Gramy się skracają, gramy zostaną, N-ki się skracają. Wymnażamy górę, dzielimy z dołem i otrzymujemy tutaj 1111 gramów glukozy. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę suba i. no i już!